Cześć, w dzisiejszym odcinku wreszcie test LG G4. LG G4 kształtem i designem nawiązuje do poprzednich flagowych modeli tego producenta, w związku z tym na pokładzie znajdziecie delikatnie wygiętą łukowatą bryłę. Są również super cienkie ramki ekranu, są również mocniej zaakcentowane kontury niż w LG G3, w związku z tym urządzenie nie jest już tak obłe. Pamiętajcie też, że G4 to nie jest z całą pewnością mały telefon i z całą pewnością nie bardzo cienki, w związku z tym jeżeli chcecie telefon kupić, weźcie go wcześniej w dłoń. Ja z wygody obsługi tego telefonu byłem zadowolony, natomiast na pewno najważniejszą cechą charakterystyczną tego telefonu są skórzane klapki baterii, które są dostępne w różnych zestawach sprzedażowych. Pamiętajcie natomiast, że G4 da się kupić również z plastikowymi pleckami, w związku z tym sprawdźcie, co znajduje się właśnie w waszym komplecie, tym, który kupujecie. Skóra jest zupełnie prawdziwa, to nie jest nic sztucznego, w związku z tym telefon nie jest ekologiczny. Ja dostałem do testu taką wersję w kolorze ciemnoczerwonym. Dodatkowo ta skóra jest przedzielona po środku takim szwem. Rzeczywiście można stwierdzić, że wygląda to w sposób jakiś tam ekskluzywny. Natomiast ja w zestawie dostałem również klapkę plastikową, co mnie bardzo ucieszyło. Te plastikowe klapki będą miały problem z szybkim rysowaniem się, dlatego że są zrobione z błyszczącego plastiku. Natomiast na tej skórzanej żadne ślady po dłuższym czasie nawet nie powstają. Rzeczywiście to tworzywo jest zupełnie odporne na mikrorysy. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że to jest skóra, w związku z tym trzeba dbać o nią tak samo jak o każdą inną rzecz, która jest wykonana ze skóry. Ja muszę pochwalić LG za to, że udało się stworzyć konstrukcję, która nie jest zrobiona ze szkła i z metalu, a która wygląda w sposób premium. To jest rzeczywiście udana cecha i pamiętajcie oczywiście również o tym, że G4 to jest jedyny w chwili obecnej flagowy model znanych producentów, który da się normalnie otworzyć, da się w nim wymienić samodzielnie baterię. Telefon ma również slot na karty pamięci i pracuje, co ciekawe, na kartach microSIM, a nie na nano. Na ekranie znajdziecie taflę szkła Gorilla trzeciej generacji, szkoda, że nie czwartej, ponieważ czwarta generacja jednak jest bardziej odporna na zarysowania. Natomiast pod nią znajdziecie ekran w rozmiarze 5,5 cala i rozdzielczość 1440x2560, czyli QHD, czyli najwyższej z możliwych, jaką w chwili obecnej jesteście w stanie spotkać wśród smartfonów, w związku z tym ostrość jest naprawdę oszałamiająca. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to matryca jest wykonana w technologii Quantum, ona tak się nazywa. I rzeczywiście wyraźnie poprawiono kontrast w porównaniu z LG G3, on jest teraz naprawdę świetny. Są rewelacyjne kąty widzenia, bardzo ładnie wyglądają kolory, są żywe, ale nie zniekształcone. Jasność również jest bardzo dobra i czytelność w jasnym słońcu dobrze wypada. W związku z tym ekran należy nazwać bardzo dobrym, aczkolwiek należy odnotować, że Samsung Galaxy S6 niestety ma lepszy. Procesor urządzenia to 6-rdzeniowa jednostka Snapdragon 808. Dwa rdzenie są taktowane zegarem 1,8 GHz, a 4 rdzenie taktowane zegarem 1,4 GHz. Są 3 GB pamięci RAM i układ graficzny Adreno 418. Zrezygnowano tutaj z Snapdragona 810, który słynie z tego nagrzewania się potężnego. Tamten układ możecie spotkać na przykład w HTC One M9 albo w LG G Flex 2. I rzeczywiście wybór był dobry, dlatego że telefon nie przegrzewa się w żaden sposób. Przez zdecydowaną większość czasu urządzenie jest przyjemnie chłodne, a w testach wydajnościowych okazuje się być niewiele słabsze niż właśnie te dwa modele. Natomiast należy oczywiście w tym miejscu również odnotować, że niestety LG G4 w sensie wydajności jest wyraźnie słabszy niż jego największy konkurent, czyli Galaxy S6. Ale w codziennym użytkowaniu urządzenie jest bardzo wygodne i bardzo szybkie, bardzo płynne również, to należy podkreślić. Można bezproblemowo używać multimediów, w locie później przełączyć się na przykład do aplikacji do pisania SMS-ów, a później do aplikacji do bankowości mobilnej, zlecić wysłanie przelewu, sprawdzić informacje na temat karty kredytowej, albo po prostu przejrzeć sobie stan konta. W telefonie również na pewno na plus fakt, że da się instalować duże aplikacje, dlatego że jest duży pojemny dysk, 32 GB. LG G4 pracuje na Androidzie w wersji 5.1. To jest flagowe urządzenie, w związku z tym są spodziewane i oczekiwane aktualizacje do kolejnych wersji systemu. Jest oczywiście również nakładka systemowa od LG w najnowszej wersji. Są w niej charakterystyczne dla tego interfejsu cechy, tak jak na przykład możliwość wybudzenia i wygaszenia telefonu podwójnym stuknięciem w ekran. Można również ustawić sobie sekwencję puknięć, po to, żeby zablokować dostęp innym osobom. Ta sekwencja puknięć zachowuje się po prostu wtedy jak hasło dostępu do telefonu. I ta funkcja nazywa się knockout. Jeżeli macie telefon zablokowany, możecie również pociągnąć od górnej krawędzi w dół, po to, żeby wywołać sobie taki malutki pasek z godziną i również z informacjami o powiadomieniach ominiętych w telefonie. Na ekranie blokady z kolei jest dostępne 5 skrótów do ważnych funkcji. Wystarczy przeciągnąć po to, żeby włączyć konkretną aplikację. Da się oczywiście również je wyedytować. Fani personalizacji na pewno będą zadowoleni z tego, że da się zmienić efekt odblokowania telefonu. Da się również zmienić kształt i wygląd poszczególnych ikon. Można również zmienić sobie efekt przejścia pomiędzy ekranami głównymi. Natomiast co ciekawe, inaczej niż w nowych telefonach od HTC i Samsunga, zrezygnowano tutaj z motywów. Tamci producenci rozwijają te funkcje, tutaj ona zupełnie znikła. Tak jak od dłuższego czasu w telefonach flagowych od LG, również tutaj da się zmienić układ klawiszy funkcyjnych, które znajdują się na dole ekranu. Można również do nich dodać sobie jeden klawisz dodatkowy, który nazywa się podwójne okno i on pozwala na wielozadaniowość, czyli używanie dwóch aplikacji naraz w jednym oknie.
Ekran dzielony jest wtedy na pół, możecie sobie oczywiście proporcje tych okien w dowolny sposób zmieniać. Można również otwierać aplikacje w oknie pop-up. One są dostępne z poziomu pasku powiadomień, nazywają się Q-Slide i rzeczywiście, kiedy taką opcję sobie uruchomicie, na przykład kalkulator albo kalendarz, aplikacja otwiera się w takim oknie, które da się przestawiać w dowolny sposób, da się również zmieniać jego kształt. Jeżeli to okno Wam coś zasłania, da się również ustawić jego przezroczystość. Na pasku powiadomień są dostępne skróty do ważnych funkcji urządzenia, da się je wyedytować. Telefon również w funkcji Smart Notice potrafi Wam podpowiadać różne rzeczy związane z tym, gdzie się znajdujecie, jaka jest obecnie pogoda, albo na przykład w jaki sposób używacie telefonu. I takie komunikaty wyświetla na przykład na widżecie pogodowym. Można również skonfigurować urządzenie tak, żeby w odpowiednich miejscach włączało różne funkcje. Jeżeli na przykład wchodzicie do domu, włączana jest na przykład jakiś tam dzwonek, telefon jest wyciszany albo uruchamiany jest Wi-Fi czy Bluetooth. To również w fajny sposób działa. W galerii gestem uszczypnięcia da się zmieniać rozmiar miniatur zdjęć. To jest trik, który jest zarżnięty żywcem z Sony, ale bardzo praktyczny, w związku z tym ja się cieszę, że go tutaj podchwycono. Znajdziecie tutaj również filmy w odpowiedniej zakładce, dlatego że nie ma dedykowanego odtwarzacza filmów. Funkcjonalność natomiast jest naprawdę bardzo fajna, da się sterować głośnością i jasnością poprzez gesty, da się również przewijać przesunięciem po ekranie film na podglądzie. Jest również obsługa napisów, da się je wskazywać ręcznie, to bardzo na plus, da się również otwierać filmy w oknie pop-up. Telefon również radzi sobie z ogromną ilością kodeków i formatów, w zasadzie odtwarza wszystko, co ja do niego wrzuciłem, w związku z tym nie trzeba instalować zewnętrznej aplikacji, tutaj wszystko jest od razu na start. Odtwarzacz muzyki z kolei ma bardzo przyjemny interfejs, taki, w którym znajdziecie equalizer, jest możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Jeżeli chcecie sobie podmieniać okładki, to da się to robić, ale tylko na obrazki, które macie wgrane już wcześniej do galerii. Natomiast jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, jest dobrze, to jest bardzo dobre urządzenie muzyczne. Natomiast niestety audiofile na pewno zauważą, że urządzenie gra słabiej niż Galaxy S6 i HTC One M9. Najważniejszą cechą multimedialną LG G4 jest oczywiście jednak aparat fotograficzny. To jest zupełnie nowa 16-megapikselowa matryca, wsparta 3-osiową optyczną stabilizacją obrazu, dwutonową diodą doświetlającą scenerię, bardzo skuteczną, i laserowym autofokusem. Dodatkowo pojawił się również czujnik widma kolorów, który pozwala lepiej odwzorowywać kolory i dopasowywać balans bieli. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, to on zasługuje na ogromną pochwałę, dlatego że jest mega przemyślany, ja jestem po prostu nim zachwycony. Po pierwsze ma trzy podstawowe tryby. Pierwszy z nich, zupełnie prosty, pozwala po prostu na robienie zdjęć kliknięciem w ekran. Jeżeli ktoś chce robić zdjęcia w automacie bez żadnych ceregieli, to jest po prostu najwygodniejszy sposób. W drugim trybie podstawowym da się z kolei już włączyć na przykład HDR, albo można robić zdjęcia panoramiczne, zresztą rewelacyjnie wyglądające, dlatego że nawet w 104 megapikselach telefon je rejestruje. Da się również sterować ustawieniami lampy błyskowej, można zmienić sobie aspekt zdjęcia, albo na przykład uruchomić robienie zdjęć poprzez komendy głosowe. Natomiast wisienką na torcie na pewno jest nowy tryb, który nazywa się ręcznie, i w tym trybie da się zmienić wszystkie najważniejsze parametry zdjęć. ISO, balans bieli, ekspozycję, czas naświetlania albo na przykład punkt gęstości. Da się również podejrzeć wartość histogramu. Można również zapisywać sobie zdjęcia w trybie RAW. W związku z tym na pewno będzie to gratka dla osób, które są obeznane z robieniem fotografii. Natomiast jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to muszę ją bardzo pochwalić. Zdjęcia wychodzą naprawdę rewelacyjne, z ogromną ilością detali, ze świetną rozpiętością tonalną. Kolory również wyglądają w bardzo dobry sposób i w efekcie jest to naprawdę jeden z najlepszych aparatów fotograficznych, jaki istnieje. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to na pewno do tego, że niestety autofokus nie działa zawsze dobrze i część zdjęć wychodziła rozmazana. Natomiast rewelacyjnie, fantastycznie wyglądają z kolei zdjęcia robione w ciemnościach, szczególnie te z dłuższym czasem naświetlania. To na pewno na plus. Jeżeli miałbym porównać LG G4 do Galaxy S6, bo o to mnie pewnie będziecie pytać w komentarzach, to od razu zaznaczę, że Galaxy S6 wypada jednak trochę lepiej, dlatego że nie ma problemu z wyostrzaniem zdjęć, z ustawianiem ostrości. Natomiast na pewno S6 przegrywa, jeżeli chodzi o aparat, który znajduje się na froncie. Tutaj mamy do czynienia z 8-megapikselową matrycą, która ma również tryb upiększania. Rejestruje, powiedzmy, średnią ilość detali, natomiast rzeczywiście duża rozdzielczość sprawia, że te zdjęcia wyglądają zupełnie w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 4K, tak jak większość konkurentów, z optyczną stabilizacją obrazu. Filmy wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Ilość detali jest po prostu ogromna, naprawdę fenomenalna. Natomiast pamiętajcie, że takich filmów nie da się kręcić niestety dłuższych niż 5 minut. Oczywiście w telefonie jest LTE, w związku z tym można używać internetu z szybką prędkością. Są dwie przeglądarki internetowe do wyboru do koloru. Obie wygodne, obie praktyczne. LG G4 również wyposażono w diodę podczerwieni, w związku z tym da się tego telefonu używać jak pilota do innych urządzeń. Jest specjalna aplikacja. A jeżeli chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, niestety nie ma żadnego zaskoczenia pozytywnego. LG G4 wypada średnio. Tylko jeden dzień da się z tego telefonu wycisnąć w takim cyklu mieszanym. Jeżeli będziecie mniej go używać, być może uda się dociągnąć do 2 dni. Natomiast ja bym się takiego wyniku raczej nie spodziewał.
Podsumowując, LG G4 pojawił się na rynku trochę później niż inne flagowe modele prezentowane w pierwszej połowie 2015 roku. W związku z tym można przypuszczać, że LG wykorzystało ten dodatkowy czas na dopracowanie swojego flagowego telefonu. Na pewno bardzo dobrą, pozytywną decyzją było to, żeby zastąpić Snapdragona 810, który słynie z mocnego grzania się, mniej wydajnym, ale ciągle bardzo szybkim Snapdragonem 808. W telefonie znajdziecie również bardzo dobry wyświetlacz, bardzo fajną, elegancką bryłę, rewelacyjne, naprawdę fantastyczne multimedia. Natomiast należy również podkreślić, że LG G4 ma tylko jedną przewagę nad swoim największym konkurentem, czyli Samsungiem Galaxy S6. Mianowicie to, że da się go rozebrać, da się wymienić w nim baterię. Jeżeli chodzi o pozostałe cechy, to Samsung Galaxy S6 za każdym razem trochę wygrywa, niewiele, ale jednak powiedzmy jest tutaj delikatnie na plus. W związku z tym oczywiście, jeżeli wybieracie pomiędzy tymi dwoma telefonami, polecam sugerować się również ceną. Jeżeli LG G4 szybko i mocno stanie, być może się okaże lepszym wyborem niż Galaxy S6. Natomiast tak czy siak, oczywiście nowy flagowy model od LG, ja mogę Wam gorąco polecić, to jest naprawdę świetny, świetny telefon. A jakie jest Wasze zdanie na temat LG G4? Czy telefon ma szansę w walce o tytuł najciekawszego telefonu roku? Czy wygrywa z Samsungiem Galaxy S6, czy jednak z nim przegrywa? Napiszcie koniecznie, co sądzicie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw tej dyskusji. Natomiast jeżeli jeszcze nie widzieliście specjalnego odcinka, który przygotowałem wraz z Bankiem Millennium, to oczywiście Was na niego serdecznie zapraszam. Wystarczy kliknąć okno, które znajduje się koło mnie. Ja w tym odcinku zastanawiałem się, czy bankowość mobilna może być wygodna. Przy okazji tego, że Millennium ostatnio zaprezentowało nową aplikację do bankowości mobilnej swoim klientom. Jeżeli z kolei film Wam się podobał, to oczywiście będę wdzięczny za danie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Trzymajcie się, cześć!